Cześć kochani, witam Was w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, specjalny dla mnie, ale mam nadzieję, że też i dla Was, bo właśnie dostałam paczkę z Diora, z moimi tutaj prezentami na urodziny, bo miałam wczoraj urodziny i właśnie zażyczyłam sobie coś, co jest nowością. Trochę mnie zdziwiło, że jest nowością, ale wiecie, że lubię ten zapach, więc za chwilę go Wam przedstawię, co właśnie dostałam w tej paczce. Część z Was, co mnie ogląda, doskonale wie, co pewnie jest. No i chciałabym jeszcze tu wspomnieć o programie lojalnościowym Diora. Nie wiem, czy taki jest w Polsce, ale tutaj właśnie zmienili ten schemat i będę też się w niego zagłębiać, także zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie tutaj dedykowany moim urodzinom, mojej paczce z Diora, którą dostałam na urodziny nowej edycji New Arrival, która jest wspomniana na stronie, mianowicie Blooming Bouquet w nowej edycji Eau de Toilette. Ja jestem wielką zwolenniczką właśnie Eau de Parfum. Tu już mam niestety odrobinę. I chciałam przejść przez te różnice, które właśnie są między Miss Dior Blooming Bouquet wodą perfumowaną, a toaletową, która dopiero wyszła, więc już za chwilę przechodzimy do takiego unboxing i wspomnę też Wam o bardzo fajnym takim programie lojalnościowym, który nie wiem, czy jest w Polsce, ale wiem, że na świecie, w USA i tu w UK coś takiego Dior na nowo wprowadził i każdy zakup, jakby zbieracie punkty, zbieracie charmsy i później dostajecie pewne tutaj takie prezenty, bym powiedziała, bo tak to można ująć. No ale tu już przedstawię Wam właśnie paczkę, którą ja dostałam z Diora z prezentami, na to się doskusiłam. Też tutaj dostałam piękny puder, który jak chcecie to Wam też pokażę, no ale głównym tu bohaterem będzie Miss Dior Blooming Bouquet w wersji toaletowej, która generalnie jest nowością. Ja Wam powiem, że tutaj zaraz otworzę tą nową wersję, sobie ją razem może omówimy, ale tak szukałam, czym w zasadzie różnią się te dwie wody. Ja rozmawiałam z moją koleżanką z Diora, to ona powiedziała, że generalnie zmienili tu wstążkę i to nie jest jakaś wielka różnica, ale tak się zastanawiam, czy ja właśnie nie przespałam tych informacji, więc jeżeli macie jakieś informacje, to podzielcie się ze mną, bo powiem szczerze, że jestem trochę tutaj skonfuzjowana i nie do końca wiem tych różnic, bo jak sobie patrzę, to nadal jest tu róża damasteńska, jest ta bergamotka kalambryjska, jest peonia, generalnie patchouli, więc nic takiego nie znalazłam, co generalnie by było innego, ale może się mylę, bo tak sobie weszłam tutaj na stronę Bootsa i na stronę Diora, z której dostałam tą paczkę. Weszłam sobie na Fragrantikę też, że tam był troszkę taki owocowa nuta w tej wodzie perfumowanej. Natomiast jakby nadal ciężko mi się tutaj jakby zorientować, jaka jest tu różnica, no ale ja sobie rozpakuję tą wodę. W zasadzie to Wam powiem, oprócz tego, że dostałam tą wodę, to dostałam taką pouch, taką saszetkę i tu dostałam, szkoda, że to nie jest Dior Gris, ale właśnie dwie takie super miniaturki, które zaraz Wam przedstawię, jedna już upadła i dostałam też tutaj próbeczkę, żeby jeśli nie jestem zadowolona z zakupu, mogę tylko przetestować z tej próbeczki, a później wodę w zasadzie oddać. Tu mi spadło. O, widzicie, tu jest wszystko napisane, to może będę bardziej, że tak powiem, przygotowana. Więc generalnie jest to oda do miłości. Ta reklama, ten adwert jest tu przez Natalie Portman, bardzo piękną, właśnie taka frenetyczna, taka romantyczna, taka pełna wigoru. Gdzieś jest te niuanse właśnie tego nieba, tego ogrodu pełnego kwiatu, bardzo mi się podoba. Właśnie ta woda tak na mnie oddziałuje. Więc jest to kompozycja kwiatowa,
z białym piżmem, z bukietem kwiatów i generalnie jest właśnie, tak jak powiedziałam, róża, peonia i kalambryjska bergamotka, więc generalnie jest to samo, co być powinno. Więc ja sobie tu psiknę i zobaczę, czy ona bardzo się zmieniła. Wydaje mi się, że jest bardziej taka ulotna, ale w sensie delikatności. Wydaje mi się, że na pewno będzie mi się podobać, więc przystąpmy tutaj do otwierania, do tego unboxing. Zaraz Wam, no ja zawsze od dołu otwieram, nie wiem, jakby otwieracie perfum, ale ja zawsze od dołu. Nie wiem, tak jakoś nie chcę tego emblematu może zepsuć. Nie mam pojęcia, no ale tak to już otworzę. Ja zamówiłam, dostałam 50, poprzednio miałam tu setkę, jak widzicie, ona już jest na ukończeniu. Jest to jedna z moich takich kultowych wód, które ja muszę mieć ze sobą. No i nie mogę bez niej żyć. Zobaczymy zaraz, jak wygląda ta wersja nowa, czyli tak jak koleżanka moja wspomniała, pierwsze takie impression, pierwszy taki tutaj, co się rzuca w oczy, to właśnie jest, zobaczcie, że tu była ta plastikowa, to jest taka materiałowa, no tak wygląda, jakby taka srebrzysta. No jest to dużo mniejsza pojemność, jak widzicie, ale pięknie się tu prezentują. No i ja sobie psiknę. Boże, nie mogę tego otworzyć. I zobaczymy sobie właśnie. No ona jest, słuchajcie, bardziej teraz, bo ja używam tej wody bardzo, 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 bardzo długo. No to mi się lampa przekręciła, przepraszam. I ta woda perfumowana rzeczywiście była dużo mocniejsza, ta jest troszkę delikatniejsza i ja to widziałam w review. No ta jest, też jest taki podmuch, słuchajcie, tego spirytusu najpierw. Na pewno jest troszeczkę delikatniejsza, ale ja ją na chwilę zostawię. Powiem Wam, żeby się przyjrzeć dokładnie, jak to się za chwilę utleni. I jeszcze sobie psiknę z tej próbki, może wiecie, żeby było konkretniej. Tą edycję znam, ja mam jej rolon i miałam body mist, więc generalnie znam temat, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, dzisiaj z tą lampą, taka niegrzeczna jest. Więc wracając do nut, wydaje się, że jest to samo. Jest zmiana trochę w tej obudowie, to znaczy w zasadzie, że jest to taka właśnie wstążeczka srebrzysta, ale wydaje się, że są te same nuty, jak szybko tutaj weszłam na stronę Diora, można sobie wybrać charms też do tego, to jest tu wspomnienie właśnie o tym ukłonie do tej wody Miss Dior z 1947, a nadal jest ta właśnie ta wstążka, ale ludzie są bardzo zadowoleni i generalnie twierdzają, że nie jest to woda, która przygniata Cię, właśnie szukają takiej delikatnej wody, delikatnego takiego ujęcia. Ja lubię takie cytrusowe, właśnie bardzo romantyczne, no i ona taka jest, ale zbiera bardzo dobre recenzje, że jest to właśnie super wiosenny zapach, bo on taki jest, mi się zawsze kojarzy z taką wiosną, kiedy właśnie tu wszystko zaczyna kwitnąć i pojawiają się te dłuższe dni, te promienie słoneczne, które nas ogrzewają, więc tak to wygląda. Ale zanim ja omówię ten test trwałości tutaj, jeszcze Wam pokażę i wspomnę o tym programie lojalnościowym. Słuchajcie, tu zrobili coś takiego, że macie status, nie wiem, czy to widzicie, chyba nie. O, teraz widać, pokazuje się właśnie taka gwiazda, w zależności czy jesteście nowi, to jest Pearl, później Silver, Gold, Platinum i to już od jakiegoś czasu chyba była, a w zeszłym roku jakby to zmienili tu w UK, bo mi się wydaje, że to było już w USA wcześniej i to się nazywa My Exclusive Beauty Program, czyli czym więcej kupujecie, tym dostajecie dodatkowe, może nie rabaty, ale specjalne prezenty, czasem możecie zbierać te charmsy. Są takie konkursy tam, jak zbieracie, to możecie coś wygrać, podobnie, że dziewczyny wygrały w zeszłym roku w USA nawet
piękny kalendarz z tymi pięknymi wszystkimi zapachami. On chyba kosztował 400 funtów. Natomiast jeżeli osiągniecie ten status silver, bo chyba tam nie, ten próg cenowy, ten próg, ile musicie, że tak powiem, wydać, nie jest bardzo wyrafinowany. Ja już nie pamiętam ile. W każdym bądź razie, jeżeli osiągniecie ten status silver, to dostajecie od razu taki welcome gift i dostajecie birthday gift, jakieś invitation, właśnie takie zaproszenie na makijaż. No i możecie jakieś takie specjalne sesje makijażowe mieć, że tak powiem, w każdym butiku Diora. O, ja tu zobaczcie, takie właśnie czamsy zbierałam. No i w związku z tym, że ja osiągnęłam w końcu ten status, dostałam takie zaproszenie, żeby odebrać welcome gift, gdzie dostajecie, tutaj jest taka kolekcja ich takich top hero. I tu jest, słuchajcie, piękna pomadka, jest miniatura Miss Dior, wydaje mi się, i jest Capture Total. Ja, słuchajcie, wczoraj poszłam do Diora i próbowałam właśnie dostać ten gift i słuchajcie, w dwóch sklepach powiedzieli, że oni nie dostali tego welcome gift dla klientów bardzo, bardzo długo, więc ja napisałam dzisiaj do Diora, co jest grane w zasadzie, no bo jeżeli mam iść odebrać, mam te 30 dni, wydaje się, że 30 dni to jest dużo, no ale jeżeli nigdzie nie ma, to jak mam to odebrać? No i odebrałam sobie tylko birthday gift, już Wam pokażę jak, poszłam właśnie do sklepu, bo w jednym sklepie nie było, no i dostałam coś takiego. Słuchajcie, to jest bardzo fajne, ja wiem, że to jest troszeczkę inne w zależności chyba w jakim kraju żyjecie. No i w środeczku, słuchajcie, jest, już Wam pokażę, taki właśnie kompakt, to jest właściwie lusterko, ale właśnie w takim kompakcie, tym pięknym, tej, to jest taka fajna poduszeczka i dwie pomadki, zaraz Wam pokażę. To mi się bardzo podoba, mi się bardzo przyda, z inicjałami Diora, już Wam otworzę i macie właśnie ta lustereczka. Nie wiem, co tutaj jest. Aha, to jest pokazane, co właściwie macie. No i tutaj są też dwie pomadki. Jedna chyba 999, ona jest bardzo popularna. Będzie mi pasować do lakieru. Ja chyba gdzieś ją już też dostałam od koleżanki. I druga jest... Ojej, nie mogę wyjąć. Druga jest, zobaczcie, w takim pink rose. Nie wiem, taka... Troszeczkę taka jest. I tak, taka jest, zobaczcie... beżowa. No nie wiem, czy akurat tam mi przypadnie do ustu, no ale pięknie to wygląda. Także bardzo się cieszę, że chociaż dostałam jeden z tych prezentów, ale tak jak mówię, jak zbieracie te charmsy, to też dostajecie jakieś prezenty i widziałam, że dziewczyny wygrały nawet żador 30 czy 50 ml, także jest to warte. Także to mnie tu skusiło. Ja się zapytam jeszcze mojej koleżanki, jak dostać właśnie ten welcome gift, bo to jest bardzo fajne. Zwłaszcza jeżeli lubicie takie miniaturki, a jest tam Miss Dior, to czemu nie? Bardzo bym chciała to mieć. No ale teraz słuchajcie. Na jednej ręce mam to, co zawsze używałam, czyli generalnie to. A tu psiknęłam się tą wodą i powiem Wam, że ona jest dużo, dużo delikatniejsza. Chyba bardziej mi się podoba ta wersja starsza, czyli ta Eau de Parfum. Ta woda toaletowa gdzieś jest taka rozrzedzona. Jest bardziej mydlana. No jest, trochę jest mydlana, ale tak jak mówię, to jest moje pierwsze wrażenie, że generalnie widać, że te nuty są niezmienione. Jeżeli są zmienione, proszę w komentarzach napiszcie mi, bo nie jestem do końca przekonana. Być może jest to procentowo też, no procentowo na pewno, ale napiszcie mi, jeżeli miałyście takie wiadomości, bo ja tak szczerze to jestem po tym takim researchu zrobionym, to nie bardzo tu widzę różnicę, no ale powiedzcie mi, jeżeli wiecie. Wydaje mi się, że bardziej się skłaniam do tej starej wersji, już nie patrząc na to, czy jest ładniejsza tutaj ta wstążka, czy nie, ale wydaje mi się, że jest dużo mocniejsza na pewno, ale jest coś takiego w niej bardziej musującego, wibrującego niż w wersji toaletowej. Jeszcze nie mogę otworzyć. Także no zobaczymy. Ja Wam zdam relację, jak ponoszę tą wodę od toalet, czy widzę tą dużą różnicę. Na razie widzę, jako koneser tej wody używam ją bardzo, bardzo długo. To nie jest moje pierwsze opakowanie, więc generalnie wydaje mi się, że jest lepsza woda perfumowana.
No i ta wersja idzie w taką stronę bardzo rozrzedzoną. No i teraz Wam jeszcze pokażę, co oprócz tego dostałam. Oprócz tego dostałam z tej wersji privé Christiana Diora, dostałam właśnie takie miniaturki. Jedna jest od Ispaham, nie wiem jak to przeczytać, a druga zaraz Wam powiem, bo mi spadła. Przepraszam. I to jest Ambre Nui. Więc mam dwie kolejne jakby wody. Szkoda, że to nie jest Dior Gris, bo bardzo chciałam właśnie Dior Gris spróbować, no ale był tylko taki wybór. Ale fajnie, bo też zrobię taką recenzję, takie review, także Wam przedstawię. Na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Film trochę się przedłużył. Serdecznie Was zapraszam oczywiście do subskrybowania, do lajkowania. Liczę na Was, kochani moi, kochane moje, i do komentarzy też, więc powiedzcie mi, jeżeli wiecie, co jest dokładnie tą różnicą, bo no mówię, jestem trochę taka zdezorientowana. Do zobaczenia.